Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Gig Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News. Tradycyjnie zaczynamy go od ogłoszeń parafialnych. No i siemanko, drodzy widzowie. Jak tam minął wasz tydzień jak minął wasz poprzedni weekend? Bo mój był bardzo spokojny, naprawdę. Nic się nie działo, mogłem się odprężyć, o niczym nie myśleć. O pracy, o Geek Factor, o różnych filmach mniej lub bardziej kontrowersyjnych. Było dobrze. Słuchajcie, no dzisiaj QA nie będzie, od razu mówię, no bo właśnie w ten sposób chciałem nawiązać do tego, że no komentarze w tygodniowym, w zeszłotygodniowym odcinku zostały zdominowane oczywiście przez przemyślenia na temat tego, co mówiłem w temacie odcinka o tej całej aferze Kajtka i portalu. Co jakby jest zrozumiałe. Nie spodziewałem się zupełnie niczego innego. Wręcz poprosiłem Was przecież o to, żebyście jakoś te się odnieśli do tego, co ja tam powiedziałem, więc no logiczne było, że to część z Was zrobi. Troszkę mnie zaskoczyło, że aż tak dużo osób. Niektóre stanowiska też mnie tam zaskoczyły, na zasadzie ktoś, ktoś tam napisał, że co, coraz więcej siebie pokazuje i jest inny obraz. W tym momencie jest ktoś inny przed kamerą. A ktoś inny w prawdziwym życiu, tylko tego innego w prawdziwym życiu też się pokazuje przed kamerą. Więc jest kto inny przed kamerą, i kto inny przed kamerą, i za dużo pokazuje siebie, i się w tym wszystkim zatraciłem. Więc takie ciekawe, nie? Tam niektóre komentarze mówię, no. Wiedziałem dokładnie co robię, nie wycofuję się z żadnej mojej, z żadnej mojej, z żadnego słowa, które tam powiedziałem, bo no dalej uważam to, co tam, to co tam wtedy powiedziałem. Rozumiem, że komuś to się mogło nie spodobać, rozumiem, że ktoś mógł twierdzić, że to w ogóle było niepotrzebne, rozumiem, że ktoś mógł nie zrozumieć do końca tego, co, co ja chciałem przekazać, ale no jakby co zrobić. Dlatego mówię, no dzisiaj Q&A nie będzie, nie będę się odnosił do tych wszystkich komentarzy, które tam padły, też z tego powodu, że niedługo będę nagrywał podcast z y, y, Przemkiem z Kości Piony i Bastiony, gdzie sobie porozmawiamy pewnie troszkę o dramkach ogólnie, więc pewnie o tej sprawie też jeszcze trochę porozmawiamy, więc myślę, że ewentualnie tam się będę do tego może się jeszcze do tego odniosę, mówię, nie chcę tego tematu wałkować, chcę ten temat już trochę już generalnie zostawić, więc więc mówię, więc ewentualnie jeszcze jeżeli Jesteście ciekawi czegoś więcej, albo mówię, jakiegoś mojego odniesienia się do pewnych aspektów, które były wymienione w komentarzach, to to będzie w tym podcaście dopiero. Um, no dobrze. Yy, co jeszcze? Słuchajcie, no za tydzień od razu mówię też Geek Factor News nie będzie, bo mówię, no to jest ten mój pierwszy miesiąc każdego kwartału, mówiłem, jest ciężki, więc no akurat za tydzień jest taki dobry moment dla mnie, żebym sobie zrobił przerwę i się skupił na yy, mojej normalnej pracy. Yy, co wpadło do recenzji? No więc yy, wpadła taka duża gra. O. Terrorscape. Już jestem po rozgrywce na testu z Kaczmarem w sklepie Ale planszówki w Manhattanie. I powiem Wam, że jest fajna. Miałem z nią przykry, nudny start, bo, znaczy, nudny start. Taki na, na Galaktykonie nam ktoś to tłumaczył. Tę grę w taki sposób, że miałem wrażenie, że mu się średnio chciało ją nam tłumaczyć i tak po prostu nie mieliśmy za bardzo. Ja nie czułem, nie zopałem klimatu w ogóle i tak po prostu się nudziło. A teraz zagraliśmy sobie porządnie. Pozdrawiam, jeżeli ktoś z ekipy, ze środy, ktoś ogląda to. Z dnia, środa, nie z Środy Wielkopolskiej. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ze Środy Wielkopolskiej ogląda, też pozdrawiam. To w tym momencie to było bardzo fajnie, się pośmialiśmy. Byłem mordercą, i nawet do jednego z tam właśnie, do, do, do Daniela, takiego, który tam przychodzi regularnie na te spotkania, mu powiedziałem, w jakie myśmy gry nie grali na tych testu i z kaczmarem, ja się w żadnej grze, przy żadnej grze tyle nie, nie nabruzgałem co przy tej, bo mi kompletnie nic nie szło. Wszystko, co ja byłem przekonany, że oni robią, to oni robili coś dokładnie odwrotnego. A jak pod, podszedłem do tematu ostrożnie, to oni właśnie zrobili coś, co było oczywiste, że zrobią. I po prostu było wszystko, tak mi nie szło. Ja się chyba nie nadaję za bardzo na gry redukcyjne, przynajmniej na tego typu. I powiem szczerze tak, ja nigdy, jeśli chodzi o ukryty ruch, to ja nigdy, nie, nigdy nie szło mi dobrze jako ta osoba, y, która musiała znaleźć. Y, nigdy. A swoją to jest też ciekawostka w tej grze, bo w tej grze tak naprawdę, y, jak jest jeden kontra wszyscy, jak to często bywa w grach z ukrytym ruchem, no to ten, kto jest jeden, to jest ten, który się chowa, a wszyscy go próbują znaleźć. Tutaj jest troszkę na odwrót, bo to ci, ja jestem mordercą i ja ich szukam. A oni wiedzą, gdzie ja jestem, bo oni, moja figurka się przemieszcza po ich połowie planszy, więc to jest tak ciekawie odwrócone. Ogólnie, naprawdę bardzo sympatyczna gra, robi to wrażenie, no to robi wrażenie, jak ten dom stoi. Upewnijcie się tylko, że wieża, ten element, który jest tą wieżą dla kości jest dobrze zrobiony i będzie super. Naprawdę bardzo fajny tytuł. I najlepsze jest to, że jest bardzo prosty, więc to jest jeden z tych tytułów, który może być wykorzystany do tego, żeby wciągnąć nowe osoby do. Do, do hobby, i osobiście ja już się żegnam oficjalnie z Dead by Daylight, bo to moim zdaniem zabiło totalnie Dead by Daylight. więc Ale które też mi się podobało swoją drogą, nie, więc mówię, to jest po prostu moim zdaniem o wiele lepsze. A też ciągle mówię na tyle proste, bo to też była dla mnie z zalet Dead by Daylight, że to jest też na tyle proste, że może, że tak powiem, wprowadzić nowych ludzi do hobby. Oprócz tego, jak już jesteśmy przy galakcie. Małe epickie zombie. Jeszcze nie zagrałem, muszę zaraz zagrać. Chcę dla Was szybko zrobić film, bo to już premiera była. Ja muszę naprawdę, muszę wyjść z tego po prostu backlogu, który mam, bo chcę w końcu dla Was robić filmy, które są e, e, no bardziej na bieżąco z tytułami, które wychodzą. A tutaj u mnie ciągle będzie takie przetasowanie staro starości z nowościami. Eee, więc małe epickie zombie. Nie mam powodu podejrzewać, że mi się nie spodoba. Spodobała mi się każda gra z serii małe epickie i osobiście jestem fanem tematu zombie, więc będę w wielkim szoku, jeżeli to mi się nie spodoba. I co jeszcze mamy? Wednesday. Wednesday, moi drodzy. Dostałem od Look Room Games, żeby zrobić wideo instrukcję, bo potrzebują na szybko. Pamięstę, że myślałem, nie, nie spodziewałem się w sumie, jak dokładnie duże to będzie, ale że to jest takie rozmiaru dłoni, to też mnie troszkę zaskoczyło. To jest jakaś taka prosta gierka. Ja myślę, że ktoś, kto się bardziej zna na grach ode mnie, pewnie by rozpoznał, że to jest jakaś inna gra, tylko tak pokolorowana na Wednesday. A może nie, może, może nie, może to jest faktycznie oryginalny pomysł. Natomiast to nie jest jakaś. To jest jakaś taka imprezowo coś. Przechyt w przeciwników, pozbywając się kart z ręki szybciej niż oni. No to jest, to jest takie leciutkie i wiecie, to ma trafić do MP-ku, to się ma bardzo ładnie sprzedać, to ma zapewnić bardzo ładny Przychód i dochód i zysk i po prostu pozwolić to na wydawanie gier typu Darkest Dungeon. Tak, ja jestem, mówię, nie wiem, nie grałem w to jeszcze, nie wiem czy to jest dobre czy złe, natomiast jestem ogólnie fanem tego, żeby wydawcy wydawali tego typu gry. Jak, nie wiem, portal czółko, tak i tak dalej, żeby ludzie, żeby wydawcy wydawali tego typu gry, bo to mówię, to jest coś, co jest, co naprawdę. Pomaga zapewnić płynność finansową i co pomaga, właśnie jak mamy takie tytuły w portfolio, które tak ładnie schodzą, wiecie, w tysiącach i tak dalej, to to jest wiadomo, to jest logiczne, to wtedy jest troszkę więcej tych pieniędzy, żeby może sobie pozwolić na trochę więcej ryzyka. Jak się sobie można pozwolić na więcej ryzyka, to pojawiają się ciekawsze tytuły na rynku wtedy, więc y, jestem jak najbardziej za i mam nadzieję, że to jest dobry tytuł i że po prostu się to ładnie wszystko sprzeda. Yy, niespecjalnie dużo. Będzie za, za niedługo kampania Board Game Table by Wooden Castle na GameFound'zie, czyli właśnie stołów dla planszówek, tego stołu, który ja mam tutaj, z którego jestem zadowolony. Prosili mnie tam, żebym może nagrał coś jeszcze na po angielsku na, pod tą kampanię. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy mi się uda, bo nie mam, bo nie mam czasu. Więc zobaczę, zobaczę. Natomiast macie już dwa filmy na kanale o tym, o tym, o moim stole po angielsku, po polsku. Więc po prostu rzućcie okiem i zobaczcie, czy to jest coś, co byście chcieli wesprzeć. Aczkolwiek, no, patrząc nawet po tym, ile o tej kampanii słyszę na w polskim Facebooku i tak dalej, to ewidentnie kampania jest skierowana na zachód. Kolejna gra, kolejna kampania, o której chcę wam powiedzieć, to kampania, która już ruszyła. I proszę was bardzo, jest to oczywiście DC Super Heroes United. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest ta seria United od Simon, którą w Polsce wydaje Portal i będę w ciężkim szoku, jeżeli Portal tego nie wyda. Także tak mamy yy, myślę, że myślę, że można się tego spodziewać. Ja już będę miał wtedy trochę dużo tych tytułów, bo mam podstawkę, mam pierwszą część, mam X-Menów, X mam yy, nie zawsze koszłam, jakie nagrywam. E, mam X-Menów, mam e, tego dodatek Deadpool'a, mam teraz Spider-Verse. Jak wejdzie, to to ja myślę, że już będzie tego trochę sporo, i będę musiał się na coś zdecydować. No ale chcę mieć to, no. Chcę mieć DC, chcę mieć Batmana, Supermana i tak dalej. E, dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o co się dzieje na crowdfundingu. Przejdźmy, No dobra, słuchajcie, co się dzieje w lipcu, moi drodzy, jeśli chodzi o premiery. Wiem, że powinienem pewnie to zrobić tydzień temu, no ale. Tydzień temu był bardziej, że tak powiem, palący temat do ogarnięcia, więc mamy tak, dodatek do Wojny o Pierścień, Królowie Śródziemia, mam zamiar, że w mojej kolekcji ma się pojawić Wojna o Pierścień, musi, mam Bitwę Pięciu Armii, będę miał Dune wojno Pierścień, Wojna, no, Wojnę o Musi, muszę mieć wojnę o Pierścień, to jest świetny tytuł poza tym. 4 lipca się pojawił Jakub Wędrowicz Upiorne w czasy, czyli kolejna gra z serii o Jakubie Wędrowiczu, który mieliśmy, już graliśmy w Dzikiego Samogona, teraz mamy to. Dziki Samogon był całkiem niezły, muszę powiedzieć yy, i tam widziałem w komentarzach pod moją recenzją, że całkiem fajnie nawet potraktował ten temat, więc myślę, że są podstawy, żeby być optymistą, jeśli chodzi o Upiorne w czasy. 5 lipca rozszerzenia do Shutterpointa, oczywiście dodatkowe figurki, 9 lipca premiera, dodatek do wielce imponujących budowli, czyli Mundo, wielce imponujące budowle, bardzo zacny, fajny yy, tile placement, yy, więc myślę że, i myślę, że chyba dobrze się rozszedł z tego co kojarzę po bestsellerach, to myślę, że dodatek też ładnie pójdzie. 10 lipca właśnie przed chwilą omówione przeze mnie małe pickie zombie i Terrorscape razem z dodatkami. Bo jeżeli dodatki wprowadzają tam, wiecie, nowe postaci, nowych czarnych charakterów, to to jest super. To jest właśnie, zwłaszcza jak to jest jedna rzecz, która mogłaby się po czasie troszkę znudzić komuś. Po prostu jak już ktoś wy... po, pozna na maksa swoją postać, różne postacie poznana maksa czarne charaktery, które są w pudełku. Więc im więcej tych tam figurek, im więcej tych postaci, im więcej czarnych charakterów będzie, tym lepiej. Dominion w głąb lądu, dodatek do Dominiona, nie muszę chyba nic więcej mówić, podobnie zresztą jak Doble Kids wersja eko, bo teraz wszystko musi i jest eko. 17 lipca, czyli za 5 dni premiera Ucieczki z Głębin i Zamku Tajemnic i Zamek Tajemnic miał do mnie przyjechać a ja zapomniałem się przypomnieć osobie, która zapomniała, więc Zamek Tajemnic, Ucieczka z Głębin, o Zamku Tajemnic Arek z wydawnictwa Fox Games mówił na mojej ostatniej domówce, możecie sobie tam o tym posłuchać więc naprawdę fajna, fajna fajnie zapowiadający się tytuł, więc nawet były osoby zatrudnione kiedyś w wydawnictwie Fox Games, ostatnio promowały sobie to na swoich social mediach i to takie osoby, które by tego nie robiły Gdyby gra absolutnie nie była doskonała, dalej mamy. No, dalej mamy co? Kling? od Rebela, małe, wiecie, tak pozytywne, sympatyczne. Abalon, właśnie, a swoją drogą, Abalone to jest taka ciekawostka, zobaczcie, jest wydawane teraz przez Rebel. Kiedyś Abalon był wydawany przez G3, czyli G3 dużo tytułów zrzuciła do Rebela, albo do no wiadomo, pewnie nie był uzależnione do końca od. Od, 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 od G3, no ale niestety tak wyszło. Oprócz tego, słuchaj, a mam, dostałem też przecież. Kurczę, teraz już nie będę szedł. Dostałem zestaw również Star Wars Unlimited Shadows of the Galaxy, czyli nowy two-player starter set do Star Wars Unlimited. Rebel mi podesłał. Powiem tak, mi się Star Wars Unlimited bardzo podobał. Podoba, mam to ciągle. Teraz mam już dwa starter, dwa zestawy, tak? Zarówno ten podstawowy, jak i ten. Więc jestem, polecam Wam osobiście. Jestem lepsza, moim zdaniem, karcianka niż Deck Building Game. No, niestety, podstawowa zaleta Deck Building Game jest taka, że jest po polsku, a Unlimited nie ma po polsku. No ale oprócz tego bardzo, bardzo polecam. Cuksy od Moduko. Wygląda ładnie, więc to jest wydawnictwo Muduko. Myślę, że wiadomo czegoś się można spodziewać, aczkolwiek ostatnio o Muduko zaczęło naprawdę iść w trochę ciekawsze tytuły. Heroes of Might and Magic 3, gra planszowa, wersja retailowa, Rabusie, Wyspy Kuka, Corridor Pac-Man, no dużo takich rodzinnych, lżejszych tytułów. No i teraz na przełomie lipca-sierpnia Endeavor Deep Sea, to dla fanów Endeavora pewnie jest dobra wiadomość. Free motion to jakaś taka zręcz, znaczy nie zręcznościówka, bo tak się nazywa, aby piątnika 3 trzy można gra, która naprawdę daje do myślenia. Zawiera kilka prostych zasad, rozgrywki i tylko 18 elementów. To się się tak nazywa, Boże. No to, e, nie pamiętam, nie mogę sobie teraz nazwy przemieć, kurde, wy, wy, wyleciało mi z głowy. No właśnie, żeby wiecie, żeby wykazać się taką sprawnością, w, sprawnościowa gra, w układaniu i tak dalej, i tak dalej, plus jakieś układanie wzorów. E, czemu nie? No nie dla mnie, ale czemu nie. The Bridge. Błagam, niech to wyjdzie. Ja mam na to pieniążki. Ja chcę wydać na to pieniążki. Tylko niech to wyjdzie. Idio na Imperium powstanie. Będę brał. Kogo ja szukaj? Wczoraj sobie nawet zagrałem na tym, na Steamie w Dune'kę i bardzo mi się spodobało. Bardzo, bardzo, bardzo lubię tę grę teraz, słuchajcie. Więc no. Dobra moi drodzy, teraz to były premiery, to teraz przejdźmy do newsów filmowo-telewizyjnych. No dobra, słuchajcie, e, tutaj też za dużo nie będzie, natomiast pojawił się nowy krótki trailer do Severance, jest to... Fuh. Bardzo czekam na drugi sezon Severance, bo pierwszy rozdziel rozdzielenia na Apple TV był po prostu doskonały. Ten serial jest dla mnie wystarczającym powodem, słuchajcie, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, i bo nie chcieliście na przykład brać Apple TV, ten serial jest samym, sam w sobie wystarczającym powodem, żeby wykupić Apple TV, przynajmniej na miesiąc, żeby go obejrzeć. Więc nie, wiecie co, może nie, może poczekajcie do premiery drugiego sezonu, która niestety będzie dopiero w styczniu, 17 stycznia, i potem co tydzień będzie odcinek aż do 21 marca, więc nie, poczekajcie do marca, do 21 marca e, i wtedy sobie wykupcie Apple TV na miesiąc i w obejrzyjcie sobie Severance po prostu. Oba sezony ciurkiem. Myśl, mam, jeżeli będzie trzymany poziom pierwszego sezonu, to nie będziecie rozczarowani. E, naprawdę, jeden z lepszych i bardziej oryginalnych serialiki, kiedykolwiek w życiu widziałem. Pojawił się drugi trailer do drugiego Gladiatora, filmu, o który nikt nie prosił, nikt nie potrzebował, ale jednak Ridley zrobił. Plakat jest spoko. Ogólnie plakaty są spoko. Jest Denzel Washington w filmie. Ale słuchajcie, oni e, zrobili. Dali rap w tle, rap w trailerze do Gladiatora. Nie chcę puszczać więcej, bo boję się, że będzie ten. Boję się, że tutaj mi jakieś znowu prawa autorskie złapią. Rap w trailerze do Gladiatora. Okej. Okay. Znaczy, no, pewnie zobaczę, no uwielbiam pierwszą część. Uwielbiam. Więc pewnie z tego powodu zobaczę drugą, no. Słyszałem też dobre opinie gdzieś tam z jakichś tam pierwszych pokazów czy coś, więc to może być dobre. Ale, oj, faj. Pojawił się też trailer do Ag Agatha All Along, serialu, który ma chyba pięć różnych tytułów po drodze, czyli opowieść Agat o Agacie Harkness, która się pojawiała w serialu WandaVision. Trader wygląda ok, ale to jest serial Marvela, więc ja po prostu oczekiwań nie mam żadnych, więc e, pewnie mówię, rzucę okiem, może, ale zero oczekiwań. Większe oczekiwania mam wobec filmu F1 z Bradem Pittem, ponieważ nie dość, że gra tam Brad Pitt. Też reżyser, za reżyser jest odpowiedzialny Joseph Kosiński, który zrobił również Top Gun Maverick. I podobno to, czym Top Gun był dla. Maverick był dla e, scen z powietrznych, tak tym właśnie może być Formuła. Ma być Formuła 1 dla scen wyścigów. Wygląda to bardzo obiecująco. Jest to podobno jeden z droższych filmów, które ostatnio zrobili. Więc. E, to będzie z ciekawszych premier przyszłego roku obstawiam. Coraz więcej zdjęć wycieka z planu Supermana, jeśli chodzi o. I wszyscy kwestionują stroje. Zielonej latarni, Mr. Terrific, Supermana, no powiem wam szczerze, nie wygląda to dobrze. Te wszystkie kostiumy, nawet te, które są zgodne z komiksami, one wyglądają troszkę cosplayowo. I mam nadzieję, że to jest kwestia, że to nie wiem, że to jeszcze podlega jakiemuś retuszowi. Potem mam nadzieję, że to jeszcze coś podrasują, może. Bo, bo, bo póki co nie jestem wielkim fanem tego co widzę na zdjęciach no i niestety no kurde trudno jest trudno jest mi zapomnieć o tym jak fajnie i w końcu dobrze się w roli supermana poczuł Henry Cavill bo moim zdaniem Henry Cavill nie był wcale taki genialny od samego początku w pierwszej części w Man of Steel miał dużo dobrych momentów ale widać było też na no, chyba gościu chyba pierwszy raz ma na barkach dźwiga sam cały film w Batman vs. Superman było troszkę lepiej, ale ciągle były tam dwa, trzy fragmenty, gdzie tak. Okej, okay, tam. E, tam ta kwestia, co on mówił tam. E, the Bat is dead. Kolet. takie, tak, Nie, okej, okay, wyluzuj, wy, troszkę wyluzuj. Natomiast w Lidze Sprawiedliwości Zeka Snydera, moim zdaniem, już był naprawdę super. Był. No, super. Był idealnie, że tak powiem, wy, wyczuł moim zdaniem tę postać. Był. Po prostu dla mnie w końcu jakby dorósł do tego, czego ta rola wymaga. I fakt, że właśnie wtedy o niego ucieli i że my więcej go nie zobaczymy w roli Supermana, to po prostu no troszkę boli. Nie ukrywam. Nie jest to największy problem. Na świecie oczywiście są gorsze problemy tego świata, ale jest to taka rzecz, która mnie troszkę moje gikowe serducho ukuła. I ostatni news jest taki i w sumie bardziej pytanie do Was, bo jest serial Outer Range z Joshem Brolinem na Amazon, bardzo ciekawe połączenie science fiction z westernem współczesnym, bardzo dobra obsada i myśmy z Basią obejrzeli pierwszy odcinek. No i to jest generalnie o farmerze, który ma, swoje, ma tam swoje rancho i odkrywa na nim taką wielką dziurę. I ta dziurę nie wiadomo dokąd prowadzi. I to jest wokół tego wiadomo, to jest bardziej skomplikowane, ale na sam początek punkt wyjścia, który można opowiedzieć, żeby za dużo nie psuć, jest w sumie tylko taki. Zn farmer, który znajduje na terenie swojej farmy dziurę. I pierwszy odcinek bardzo nam się spodobał. Chyba nawet pierwsze dwa oglądaliśmy. Tak, pierwsze dwa obejrzeliśmy, słuchajcie, i jesteśmy bardzo zaintrygowani, tylko właśnie poszedł news, że niestety yy, drugi, po drugim sezonie już więcej nie będzie. Czyli pierwszy i drugi sezon to jest koniec. Anulowali po drugim sezonie, więc ja mam pytanie do was, jeżeli ktoś z was oglądał Outer Range, oba sezony, to powiedzcie mi, czy jest sens, że ma się to zabierał, czy na przykład, bo wiecie, jeżeli to, tego tematu nie rozwiązali i po prostu urwano drugi sezon w takim, na jakimś cliffhangerze i tam nie ma takiego poczucia closure, wie co, wiecie o co mi chodzi, to mi się nawet wtedy nie chce do tego zabierać. Jakiś ostatni serial też sobie odpuściłem, bo właśnie przeczytałem, że anulowali to po pierwszym sezonie. Czy po którymś sezonie to coś anulowali ostatnio? Gdzie ja się zaczynałem za to brać i mi się podobał, ale właśnie przeczytałem, że tam dużo rzeczy jest nierozwiązanych. więc jak koniec końców, sobie po prostu to odpuściłem. Teraz sobie oczywiście nie mogę przypomnieć, co to było za serial. Ale coś takiego było. Dzięki. Więc pytanie do Was, czy Wy oglądaliście i powiedzcie mi, czy jest sens się za to brać, jeżeli wiemy, że po drugim sezonie już nic więcej nie będzie? Moi drodzy, to wszystko. Nie ma QA z tego powodu, o którym powiedziałem. Za tydzień nie ma Geek Factor News. Za dwa tygodnie powinno być Geek, F Geek Factor News, więc yy, wtedy odpowiem Wam na wszystkie Wasze pytania. A póki co dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!